No i oczywiście nie mogło w naszym programie zabraknąć Tybetu. Proszę sobie popatrzeć na materiał, a potem postaram się opowiedzieć Państwu, co się dzieje z bojkotem olimpiady w Pekinie. Około 140 osób straciło życie, ponad 1000 odniosło obrażenia, 400 trafiło do aresztu. To wersja tybetańska. W wersji chińskiej w wyniku dotychczasowych starć zginęło jedynie 19 osób, w tym 18 niewinnych cywili i jeden policjant. Pokojowe demonstracje, które miały upamiętnić 49. rocznicę stłumienia przez Chiny tybetańskiego powstania, zmieniły się w regularne walki, największe od 20 lat. Winni zaistniałej sytuacji są oczywiście wszyscy prócz władz chińskich. Szczególne zasługi ma w tym względzie, zdaniem Pekinu, Dalaj Lama. Drzwi do dialogu pomiędzy Dalaj Lamą a Chinami są otwarte, jednak wymagamy, by Dalaj Lama nie próbował dzielić kraju. Zwłaszcza teraz powinien przestać zachęcać i podburzać do przemocy oraz sabotować Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Sami Tybetańczycy nie ustają w wysiłkach, by zwrócić na siebie uwagę świata. W piątek 18 tybetańskich uchodźców wspięło się na ścianę budynku ONZ w nepalskiej stolicy Katmandu. Z kolei w czwartek grupa mnichów zakłóciła zorganizowaną przez chińskie władze wizytę zagranicznych dziennikarzy w Tybecie. Gdy mnisi skandowali "Tybet nie jest wolny", oprowadzający usiłowali odciągnąć przedstawicieli mediów od demonstrantów. Pozostaje mieć nadzieję, że ani te, ani inne próby zatuszowania sprawy nie zakończą się sukcesem. No właśnie, to powstanie w Tybecie, czy jeżeli chcą Państwo nazwać to zamieszkami, trwają kolejny tydzień, a tak naprawdę cała dyskusja o przyszłości Tybetu przesuwa się do Europy i do Stanów Zjednoczonych i dotyczy tego, czy i jak bojkotować olimpiadę w Pekinie. W ostatnich dniach kanclerz Niemiec, a przede wszystkim premier Tusk, jako pierwszy przywódca państwa europejskiego, powiedział, że się nie wybiera do Pekinu na otwarcie olimpiady, przepraszam, bo zaraz dostaniemy SMS-y, że źle mówię, na otwarcie Igrzysk Olimpijskich, ale będę w skrócie mówił na otwarcie olimpiady. Po nim zgłosiło się kilku innych polityków, między innymi kanclerz Niemiec i prezydent Niemiec, którzy powiedzieli, że na otwarcie olimpiady nie pojadą. Nikt z rządu niemieckiego na wysokości ministra, ani minister spraw zagranicznych, ani minister spraw wewnętrznych, ani minister sportu, bo jest taki w Niemczech, również się nie wybiorą na otwarcie Igrzysk. Z tego, co pamiętam, jeszcze prezydenta Łotwy możemy do tej listy dopisać. Na pewno prezydenta Czech Václava Klausa, który również zapowiedział tuż po naszym premierze, że nie pojedzie. Czyli ta grupa polityków, którzy nie chcą jechać na otwarcie olimpiady, się zwiększa. Na pewno wiem o dwóch politykach, że się wybierają do Pekinu. To jest prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Obaj zapowiedzieli, że pojadą na otwarcie olimpiady. No i powstaje pytanie, cóż takiego się stało, że tak duża część Europejczyków nie chce jechać na otwarcie igrzysk, a dwaj, no jednak kluczowi politycy, w tym najważniejszy chyba polityk na świecie, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych, mówią otwarcie, że pojadą. No otóż według plotek, które krążą wśród dyplomatów w Europie i wśród dziennikarzy, jeszcze nikt o tym nie napisał, ale takie plotki krążą, toczą się jakieś bardzo poufne, ciche rozmowy pomiędzy rządem amerykańskim, brytyjskim z jednej strony, a rządem chińskim z drugiej strony. Amerykanie i Brytyjczycy próbują naciskać na Chińczyków, żeby jednak ten rozlew krwi w Tybecie zakończyli. No i w zamian za to obiecują, że jeśli Chińczycy coś teraz zrobią pozytywnego, to Bush i Brown pojadą do Pekinu. To jest ta karta przetargowa, którą grają Amerykanie i Brytyjczycy. No to się okaże, czy rzeczywiście jest w tym coś, cokolwiek z prawdy. Powinniśmy wiedzieć, do olimpiady jeszcze zostało parę miesięcy i Chińczycy mają jeszcze szansę pokazać, że nie zależy im na tym, żeby sobie psuć wizerunek. Jeżeli rzeczywiście coś pozytywnego się zdarzy w Tybecie, to będziecie Państwo wiedzieli, oglądając ten program, że właśnie to były te poufne rozmowy i dlatego George Bush i Gordon Brown się do Chin wybierają. Trwa również dyskusja na temat tego, co sportowcy powinni zrobić w olimpiadzie. To już wszystko było wielokrotnie mówione. Ja tylko powiem, że bardzo bym chciał, żeby do czegokolwiek, co szykują sportowcy na olimpiadę, jakkolwiek sportowcy chcą się zachować, żeby do tych pokazów protestu dołączyli również dziennikarze, ponieważ uważam, że my również, pracując w Pekinie, powinniśmy pokazać, że sprzeciwiamy się temu, co dzieje się w Tybecie. Na zakończenie programu, jak zwykle, chciałem Państwu pokazać film, który znaleźliśmy w internecie i teraz Państwu puścimy ten film. Film pochodzi z Czeczenii. Właśnie Państwo widzicie, o, i on już się zaczął. To jest kolumna prezydenta Czeczenii, który przejeżdża przez swój kraj. Oczywiście prezydentem Czeczenii jest polityk promoskiewski, również znany bandyta i mafiozo. I proszę zwrócić uwagę, już dwa samochody przejechały, tu właśnie jedzie trzeci. To są wszystko Porsche terenowe. Bardzo drogie samochody, kilkaset tysięcy złotych, bo one są jeszcze i opancerzone i w nich siedzą panowie z karabinami maszynowymi. Przejechał następny samochód. To jest fascynujące, ponieważ
Tak kolumna nie wygląda nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych, ani żadnego innego polityka na świecie. Pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. Te samochody jadą z bardzo dużą prędkością, w bardzo dużej odległości od siebie, z prostego powodu. Chodzi o to, że jak kolumna zostanie zaatakowana na przykład przez partyzantów czeczeńskich, to żeby inne samochody miały czas albo ominąć tą zasadzkę, albo zawrócić. Oczywiście nie mamy pojęcia, w którym samochodzie znajduje się prezydent Czeczenii. Proszę patrzeć, jak te miliony złotych przejeżdżają obok państwa. Ja się już pożegnam. Jak zwykle zapraszam za tydzień, w sobotę. Do widzenia. Yeah, I doubt it.